Możemy? Dzień dobry, witam Państwa. Szanowni Państwo, kolejny raz spotykamy się przed siedzibą spółki Zakłady Azotowe Puławy. Kolejny raz spotykamy się, ponieważ kolejny raz dochodzą nas bardzo niepokojące informacje na temat sytuacji, która ma miejsce w Zakładach Azotowych Puławy. Natomiast zanim o kwestiach bieżących, ja w dwóch słowach powiem, że pierwszy raz prawie rok temu związkowcy z Zakładów Azotowych Puławy poinformowali mnie i innych parlamentarzystów Lubelszczyzny o pogarszającej się sytuacji organizacyjnej, finansowej i wówczas wyłączonej produkcji w wakacje zeszłego roku kaprolaktamu i melaminy. Ta produkcja później została uruchomiona. My w międzyczasie spotykaliśmy się tutaj w siedzibie spółki z przedstawicielami wszystkich związków zawodowych. Spotykaliśmy się, wysyłaliśmy interpelacje do ministra Jacka Sasina z pytaniami o przyczyny tej sytuacji. Wielokrotnie interweniowaliśmy w sprawie Zakładów Azotowych Puławy. Wiosną tego roku doszło do ponownego wyłączenia produkcji, częściowej produkcji melaminy i kaprolaktamu w Zakładach Azotowych Puławy. I to była jedna z przyczyn demonstracji, która miała tutaj miejsce. Ja na tej demonstracji też byłem, podczas której związkowcy wyrażali swoje bardzo głębokie, kolejny raz głębokie zaniepokojenie związane z wyłączeniem części produkcji, z pogarszającą się sytuacją finansową i z obawą o zwolnienia bardzo, bardzo wielu pracowników. Niestety ani zarząd nie był w stanie merytorycznie, spokojnie, związkom zawodowym i precyzyjnie wytłumaczyć przyczyn ówczesnej sytuacji, ani nam parlamentarzystom minister Jacek Sasin w imieniu Skarbu Państwa nie był w stanie w odpowiedzi na interpelację wyjaśnić przyczyn tej sytuacji i rozwiać naszych wątpliwości. Odpowiedzi na interpelacje, które otrzymywaliśmy, były bardzo ogólnikowe i niejasne. Dlatego ja zdecydowałem się, będąc przewodniczącym Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego, zdecydowałem się na zwołanie posiedzenia Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego w sprawie Zakładów Azotowych Puławy i pogarszającej się sytuacji zakładu w kwietniu tego roku. Takie posiedzenie się odbyło. Na to posiedzenie byli zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych. Niestety ani minister Jacek Sasin, ani żaden z wiceministrów, których jest bardzo wielu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, na tym posiedzeniu zespołu parlamentarnego się nie zjawił. Byli przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych w randze zastępcy dyrektora departamentu i nie byli w stanie odpowiedzieć na podstawowe pytania związkowców i nas, parlamentarzystów. I szanowni Państwo, w związku z tym ja wówczas już na posiedzeniu Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego, wtedy w Sejmie, zapowiedziałem, że członkowie Komisji Aktywów Państwowych, Sejmowej Komisji Aktywów Państwowych złożą wniosek o nadzwyczajne posiedzenie tej komisji, tak aby zmusić pana ministra Sasina, zmusić wiceministrów aktywów państwowych, żeby przyszli do Sejmu i dyskutowali, rozmawiali, wyjaśnili przyczyny tej sytuacji, może rozwiali wątpliwości, ale też wytłumaczyli się z tego, co dzieje się w zakładzie i z tych niepokojów, które słusznych mają pracownicy i związki zawodowe. I taki wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Aktywów Państwowych został złożony. Został złożony przez członków komisji 10 maja. W związku z tym przewodniczący komisji ma 30 dni, czyli czas do 10 czerwca, na podanie terminu posiedzenia Komisji Aktywów Państwowych w sprawie dramatycznej sytuacji w Zakładach Azotowych Puławy. To posiedzenie komisji jeszcze przez przewodniczącego Suskiego nie zostało zwołane. Czekamy na podanie daty. Kiedy tylko ona się pojawi, znów w Sejmie, mam nadzieję, że tym razem minister Sasin, wiceministrowie aktywów państwowych, zarząd spółki skorzystają z okazji, przyjdą i odpowiedzą na wszystkie pytania. Natomiast to jest nie koniec, niestety. Bo w ostatnich dniach dobiegły nas dwie bardzo niepokojące informacje. Jedna bardzo zła, dotycząca wyniku finansowego całej spółki, całej grupy Azoty, ale także Zakładów Azotowych Puławy. Wiemy, że Zakłady Azotowe Puławy odnotowały w pierwszym kwartale tego roku historyczną stratę 280 milionów złotych straty.
Taka sytuacja jest sytuacją absolutnie bez precedensu, jest bardzo niepokojącą, ponieważ to tylko potwierdza nasze zaniepokojenie związane z przyszłością zakładów azotowych Puławy, z przyszłością, z wielkością zatrudnienia, obawy związkowców, pracowników związane z możliwymi redukcjami zatrudnienia i zwalnianiem pracowników. Znaczy spółka, która przez kilkadziesięcioleci była symbolem rozwoju gospodarczego Polski, symbolem rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny, Puław, powiatu puławskiego, w tym momencie odnotowuje historyczną stratę. Do tego doprowadziły lata ostatnie zarządzania spółką przez bardzo często nominatów partyjnych, ludzi, którzy, jak mówią nam pracownicy, jak mówią nam związkowcy, nie są w stanie podjąć żadnej merytorycznej dyskusji z pracownikami i nie są w stanie wyjaśnić tego, co się w spółce dzieje, a 280 milionów złotych straty w pierwszym kwartale tego roku jest najlepszym dowodem na to, że dzieje się bardzo źle i że ludzie, którzy zarządzają tą spółką, kompletnie sobie z tą spółką nie radzą i na to jest dowód księgowy w postaci tej informacji, o której Państwu powiedziałem. A druga niepokojąca bardzo informacja, to jest informacja, która pokazała się w przestrzeni medialnej, której nikt oficjalnie nie zaprzecza, o tym, jakoby zakłady azotowe Puławy miały być sprzedane i miały być kupione przez państwowy koncern Orlen. Nikt nie chce tej informacji oficjalnie potwierdzić, nikt nie chce odpowiedzieć, na jakich zasadach miałoby to się odbyć, czy miałoby to się odbyć z poszanowaniem praw pracowniczych, z utrzymaniem zatrudnienia, utrzymaniem produkcji, jak ta produkcja miałaby wyglądać. Nikt nie chce podjąć dyskusji na ten temat. I na pewno będziemy o to pytać podczas posiedzenia Komisji Aktywów Państwowych, Komisji Sejmowej. Natomiast ja w związku z tym, że na posiedzeniu Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego nie było przedstawiciela wysokiej rangi, który odpowiedziałby na nasze pytania Ministerstwa Aktywów Państwowych, w związku z tym, że nikt nie jest w stanie podjąć dyskusji na temat potencjalnej sprzedaży zakładów azotowych oraz przyczyn ogromnej straty finansowej w pierwszym kwartale tego roku, zdecydowałem o złożenie wniosku do Najwyższej Izby Kontroli, wniosku o przeprowadzenie kontroli w zakładach azotowych Puławy. To jest kolejny krok, który wykonuję. Uważam, że krok w tym momencie absolutnie konieczny, ponieważ w spółce dzieje się bardzo źle. Spółka stoi w tym momencie na krawędzi. Nie wiemy, czy niekonieczna będzie redukcja zatrudnienia i po prostu zwalnianie ludzi z pracy, co byłoby dramatem nie tylko dla tych ludzi Puław, ale dla Lubelszczyzny, ponieważ tak jak mówiłem, zakłady azotowe Puławy są symbolem gospodarczym Lubelszczyzny. W tym wniosku o przeprowadzenie kontroli do Najwyższej Izby Kontroli zwracam się o kilka zasadniczych kwestii. Po pierwsze, przeprowadzenie doraźnej kontroli w zakresie celowości, rzetelności, legalności oraz gospodarności umów zawieranych przez Grupę Azoty w zakresie zakupów oraz sprzedaży surowców strategicznych, gazu, energii i węgla. Ponieważ wiemy, to pojawiało się w moich rozmowach z przedstawicielami związków zawodowych, pracowników, ale także w doniesieniach medialnych, że najprawdopodobniej doszło w spółce do zawarcia niekorzystnej dla spółki umowy na zakup gazu. Najprawdopodobniej mówię, ponieważ chcemy, żeby Najwyższa Izba Kontroli właśnie to zbadała, ponieważ gaz, z tego co słyszę, był kupiony po bardzo, bardzo wysokich cenach i przyczynił się w ogromnym stopniu do zwiększenia kosztów produkcji w zakładach azotowych Puławy, a przypomnę, że gaz kupowany jest od państwowej spółki, czyli od PGNiG-u. Wnoszę także o dokonanie kontroli umów zawieranych i realizowanych w zakresie sprzedaży melaminy i kaprolaktamu, powodów wyłączenia produkcji melaminy i kaprolaktamu przez zakłady azotowe Puławy dwukrotnej, w wakacje w lipcu zeszłego roku i wiosną tego roku, procedury negocjacyjnej dotyczącej ceny zakupu benzenu, procesów sprzedaży produktów wytwarzanych przez zakłady azotowe Puławy, sposobu weryfikacji faktycznych potrzeb spółki, gospodarności prowadzonej gospodarki finansowej przez spółkę, trybu oraz kryteriów wyboru dostawców oraz odbiorców surowców, o których wspomniałem, oraz produktów, celowości oraz gospodarności ewentualnych planów sprzedaży zakładów azotowych Puławy spółce Orlen.
To jest odpowiedź na to pytanie, musimy uzyskać jak najszybciej, tak żeby uciąć wszystkie medialne spekulacje, tak żeby ktoś w końcu odpowiedział, czy takie rozmowy i czy takie plany, czy takie rozmowy są prowadzone i czy takie plany w spółce jednej lub drugiej są. I także to, o czym Państwu mówiłem, gospodarności i celowości zawieranych umów z dostawcami gazu. Ja mam nadzieję, że Najwyższa Izba Kontroli w kontekście bardzo niepokojących informacji z ostatnich dni dotyczących zarówno sprzedaży zakładów azotowych Puławy, jak i ogromnej historycznej straty w pierwszym kwartale zakładów azotowych Puławy, jak najszybciej podejmie tą kontrolę, tak żebyśmy uzyskali te pytania. Natomiast przypominam, że do 10 czerwca przewodniczący Komisji Aktywów Państwowych ma czas na zwołanie specjalnego posiedzenia, o które zawnioskowaliśmy, tak żeby prawdziwa, rzetelna dyskusja na temat dramatycznej sytuacji w zakładach azotowych Puławy mogła odbyć się w końcu na forum Sejmu. O tym chciałem Państwa poinformować. Bardzo dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, proszę uprzejmie.